Moja rodzina bardzo ucierpiała właśnie od Bantupa ON. Na ten temat napisałem dwie książki i właśnie będę o tym mówił dla młodzieży. Strona ukraińska, ten skrajny odłam nacjonalistyczny stara się po prostu nie przyznawać do tych wszystkich zbrodni, które popełnili. Fałszują też historię, dlatego tą historię musimy dla młodzieży ukazywać i mówić prawdę. Prawdę chociażby o losie mieszkańców Perczyna leżącego na Wołyniu. 18 maja 1943 roku do spokojnej wsi wkraczają bandy UPA. Ukraińcy doszczętnie palą miejscowość i mordują niemal wszystkich mieszkańców. Uciec z pogromu udaje się zaledwie piątce małych dzieci. Wśród nich jest matka pana Mirosława Kowzana. Wcześniej na oczach dziewczynki w bestialski sposób zostaje zamordowana jej 82-letnia babcia. Wspomnienia tamtego dnia do końca życia będą prześladować kobietę. Dlatego też prawdę o losach swoich przodków chce utrwalić jej syn, pisząc m.in. książki oraz wygłaszając prelekcje. Na wczorajszym spotkaniu oprócz uczniów pilskich szkół byli obecni również kresowianie mieszkający w naszym regionie.